nami jest już zapowiadana od początku Karolina Szymczak, aktorka. Cześć Karolina. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło, że jesteś z nami. To ogromna przyjemność, zwłaszcza dla człowieka, który wczoraj wybrał się do kina i obejrzał film Babylon. Byłem. Jezu, chodzi o film super. Babylon, więc zaraz sobie o nim pogadamy. Pewnie masz dużo przemyśleń, ja mam swoje przemyślenia. Okay. Krótko wprowadzę tylko tę historię państwu. Jeszcze nawet nie filmu, ale jednak tego, z czego, co budzi moją dumę, nie ukrywam, jako Polaka, tak powiem górnolotnie. Dzisiaj podajemy same dobre informacje od rana, bo nasza polska tenisistka Magda Linet po raz pierwszy w życiu w ćwierćfinale Australian Open i to jest jej życiowy sukces, a Karolina swój własny życiowy, jak na razie sukces aktorski ma właśnie za sobą. Film Babylon od grudnia widzę, że w Stanach Zjednoczonych już mogą ten film oglądać. My w Polsce od kilku dni do takie hollywoodzkie kino. List miłosny to na pewno do klasyków kina, wysłany przez no też słynnego reżysera tego filmu, Damiana Chazelle'a, ale przede wszystkim w rolach głównych Margot Robbie, no to już teraz wszyscy wszyscy już są podekscytowani, i Brad Pitt, a teraz jeszcze bardziej przez scenę i obok tych aktorów jest Karolina. Naprawdę to wielka duma znaleźć się na ekranie u boku tych aktorów. Rola epizodyczna, ale taka, która daje się zapamiętać bardzo, z taką bardzo konkretną sceną, którą musiałaś tam odegrać. Więc po kolei, zaraz o tym wszystkim opowiemy, ale chciałem zacząć od takiego pytania. Za moment wrócimy do tego, jak w ogóle udało ci się znaleźć w tym filmie, wygrać casting i pójść na plan tego filmu, wystąpić w nim. Ale gdy już to się wydarzyło, gdy wiedziałaś, że następnego dnia wstajesz rano, idziesz do roboty, a w tej robocie czeka już popijający kawkę Brad Pitt i ty jako aktorka i on jako aktor spotkacie się w pracy, to jak ty się czułaś? I teraz pytanie zupełnie na poważnie. Byłaś zestresowana bardziej, czy podekscytowana, czy wszystko naraz? Czy w ogóle można spokojnie spać? Mówię zupełnie szczerze, bo wydaje mi się, że aktorzy bardzo często śledzą ten świat od dzieciństwa. Brad Pitt musiał być ci doskonale znany od zawsze właściwie, a tu nagle spotykasz się z nim w pracy. Wiesz co, właśnie to jest ciekawe, bo rzeczywiście ten Brad Pitt był ze mną od zawsze. Ja byłam małą dziewczynką i jakby Tom Cruise i Brad Pitt to byli moi... bo się zagadaliśmy wcześniej. I oni byli moimi takimi idolami na pewno. I rzeczywiście ja miałam takie marzenie, żeby zagrać z tym, z Bradem Pittem. I to marzenie wypowiedziałam jako mała dziewczynka i ono się spełniło. Wiesz, po 20 latach nagle się spełnia to marzenie. Są świadkowie tego wypowiedzenia, tego marzenia? Moja mama jest świadkiem tego wydarzenia. Wypowiedzenia marzenia. I rzeczywiście to jest coś niesamowitego, bo jak moja mama się o tym dowiedziała, no to wyobraź sobie jej reakcję. Pewnie myślała, że żartujesz. Mała dziewczynka tak powiedziała, że chciałaby zagrać z Bradem Pittem, a to się spełnia po tych 20 latach. To jest ogromny stres, no bo rzeczywiście to jest nieprzespana noc, kiedy masz wejść na plan z Bradem Pittem. Chociaż to było fajne, że on też jakby podszedł do mnie z lekkim stresem, więc obydwoje byliśmy troszeczkę tą sytuacją, bo też Damien nas tak przedstawił tak szybko i w ogóle, więc to było bardzo Damien Chazelle, bo tutaj posługujemy się imionami, a Damien Chazelle, to tak się składa, reżyser, że jest reżyser chociażby legendarnego już w tej chwili filmu La La Land. Dokładnie. Więc to było takie dość intensywne i to też mi rozładowało ten stres ze względu na to, że ja też czułam, że brat nie czuje się wtedy tak super komfortowo, więc no to było dla mnie jakaś taka ulga, że to gdzieś tam razem mamy delikatny stres. Ale jak to możliwe, że Brad Pitt nie czuje się komfortowo na planie, że jest czasami też zestresowany, że nie jest tak pewny siebie, jak mogłoby się wydawać? Czego twoim zdaniem to wynika? Wiesz co, ja myślę, że to wynika z osobowości. Mój mąż też uważam, że jest wstydliwy taki w pierwszym kontakcie. I chodzi oczywiście o Piotra Adamczyka. I to jest, wydaje mi się, no, zależne od osobowości. No po prostu taki ma charakter. Brat chyba też nie jest...
super, super otwarty w takim pierwszym kontakcie. Też pewnie jest to związane, pamiętajmy, z tym, że on żyje cały czas na świeczniku, mhm. więc to jest trudne, żeby być takim super otwartym i się nie stresować tym kontaktem z drugim człowiekiem, bo to może być w różnoraki sposób niestety wykorzystane. Ale rzeczywiście, no później jak ta praca już gdzieś tam idzie dalej, no to wiadomo, że się otwieramy też na siebie i to jest po prostu bardzo fajne. No. On jest też bardzo normalny, on nie jest typem gwiazdy, absolutnie nie jest typem gwiazdy, jest typem takiego... no typem takiego fajnego kumpla, naprawdę. Z którym się można pośmiać, z którym można pożartować. No właśnie, mieliście okazję po prostu też pogadać. Mhm. Jest w ogóle czas w trakcie takiej produkcji, w trakcie odgrywania takich scen, żeby trochę się poznać osobiście? Mhm. Tak, tak, jest oczywiście. No, problem jest teraz taki na planach zdjęciowych ze względu na... Teraz już może troszkę mniej, ale myśmy jeszcze to kręcili podczas pandemii, więc no, nie mamy na przykład wspólnego lunchu, nie mamy wspólnej kolacji, więc jakby no, wszystko było w naszych prywatnych przyczepach. Jedliśmy, a zawsze te jednak wspólne lunche, wspólne jedzenie to był moment na poznawanie się. Teraz było tak, że po prostu między scenami, kiedy zmieniało się światło, czy zmieniało się ustawienie kamery, no to mieliśmy czas na takie jakieś prywatne rozmowy. I to było bardzo fajne, bo akurat scena, w której ja jestem z Bradem, to też jest Lukas Haas, jest Diego Calva, więc to możemy teraz w dwóch słowach wytłumaczyć widzom. Karolina odgrywa postać drugiej żony postaci odgrywanej przez Brada Pitta. Brad Pitt z kolei wciela się w rolę gwiazdy kina. Tak. Gwiazdy kina niemego. Obserwujemy taki proces przechodzenia z kina, ery kina niemego do kina dźwiękowego, tak. I tego, w jaki sposób postać odgrywana przez Brada Pitta sobie z tym radzi. No i ta twoja scena, o której powiedziałem wcześniej, to jest właściwie taki aktorski performance. Nie wiem, jak to nazwać, ale wymagająca scena, mocna. Powiedz proszę, czy ta scena zrobiła jakieś wrażenie na Bradzie Picie? Jak się nad nią pracowało? To powiem tylko państwu, na scenie takiej solidnej małżeńskiej kłótni. Tak, nie? Wydaje mi się, że jesteśmy trochę patologiczną parą, zdecydowanie. Ale też jakby aktorka, którą ja gram, czyli Olga Putti, jest inspirowana prawdziwą węgierską aktorką, no która właśnie rzeczywiście miała taki temperament i rzeczywiście miała taką osobowość. I dzisiaj muszę państwu powiedzieć, że dostałam telefon od mojej menedżerki rano, że jest recenzja o mnie w węgierskiej prasie. O, świetnie. I oni jakby... No bo ty w ogóle mówisz po węgiersku w tym filmie. Nie, znaczy mówię po węgiersku w tym filmie. Chociaż ja tam usłyszałem też jedno słowo po polsku. Czy mi się coś przesłyszało? Bo jedno przekleństwo mamy wspólne, to na K. To słowo usłyszałem. I wtedy rzeczywiście widownia polska reaguje, bo ja też miałam jakby okazję z moją polską ekipą oglądać ten film tutaj w Warszawie. No jakkolwiek to zabrzmi, gdy siedziałem ze swoją dziewczyną na pokazie tego filmu wczoraj, to tak się uśmiechnęliśmy jeszcze, no ucieszyliśmy właśnie, z tego polskiego akcentu, ale grasz tam po węgiersku, też duże wyzwanie. Duże wyzwanie i właśnie wydaje mi się, że bardziej od tej intensywności dla mnie sceny było większym wyzwaniem powiedzieć dobrze to po węgiersku i dobrze brzmieć po węgiersku. Ja poznałam też dwie aktorki węgierskie, które brały udział do tego castingu i rzeczywiście no, to jest też dla mnie duże wyróżnienie, że oni mi dali szansę, bo rzeczywiście no, mogli wziąć prawdziwą Węgierkę do tego, a wzięli mnie i zaufali mi, że ja się tego nauczę. I to był chyba dla mnie największy stres, ten węgierski. Natomiast po tej dzisiejszej recenzji węgierskiej, no jestem dopieszczona, że jest dobrze, było dobrze. Słuchaj, wiesz, jakie myśli się teraz u naszych widzów Karolina pojawiają, to znaczy jak to brzmiało po tym węgiersku? Może pamiętasz parę zdań z tej sceny? Problem jest taki, że to są same przekleństwa. Ale my i tak nie rozumiemy. Takie straszne. No bastmek to jest takie przekleństwo u ale nas na przykład na P. Jak to w takim ciągu, jak to brzmiało, bo to jest naprawdę kurwa, iż ten bastmek.
Okej, dobra, to tak mniej więcej no szło. To jak mamy jakichś widzów z Węgier, to ich bardzo przepraszamy. Natomiast tak szczerze mówiąc, to była bardzo ciekawa i fajna, myślę, scena do odegrania. I powiedzmy to sobie w duecie właśnie z Bradem Pittem. Tak, w duecie z Bradem Pittem była to bardzo intensywna scena, a on jakby też po tej scenie pięknie jakby się zachował. W ogóle to było tak, że ja tą scenę zagrałam na samym końcu, czyli już po 12 godzinach, jak wszyscy byli skręceni, na każdego już była kamera. Damien Chazelle zostawił ten ostatni moment dla mnie, powiedział, że po prostu jak ja to zagram, to stracę głos i koniec będzie. I tak rzeczywiście było. I jak skończyłam tą scenę, to mam bardzo wyczerpana i cała ekipa tak na mnie patrzyła, czy to już jest koniec, czy już nie. Więc to było dość zabawne. No i wtedy dostałam brawa od ekipy i właśnie brat też podszedł do mnie, przytulił, powiedział, że to było coś niesamowitego, że 33 lata pracuję w tym zawodzie i naprawdę już dawno nie widział takiego. To było tak cudne. Tak ma coś, co daje radość niesamowitą. Absolutnie, to jest dla mnie... Brad Pitt poza tym, że jest gwiazdą kina, to jest też po prostu kapitalnym, świetnym warsztatowo aktorem, więc absolutnie. Myślę, że posłuchać, w ogóle mieć okazję usłyszeć od niego, co sądzi na temat twojej pracy, to jest coś wyjątkowego. Ale z Bradem, zresztą Brad chodził też do Margie Harbour, czyli do tej szkoły, do której ja też chodziłam w Los Angeles, z ciekawostką. I Margie z nim pracowała. I rzeczywiście, jak przyglądałam się pracy, bo to jest też piękne jakby w pracy z takim aktorem, że my możemy się też poprzyglądać, jak on pracuje. No właśnie. I to jest super ciekawe, bo rzeczywiście Brad bardzo wykorzystuje całe otoczenie wokół siebie, czyli wszystkie przedmioty, wszystko, co jest wokół niego, on bardzo to wykorzystuje, nie skupia się stricte na tekście i to jest bardzo naturalne, bo my rzeczywiście w życiu, jak rozmawiamy, jak coś robimy i gdzieś coś tam obok nas stoi, to się bawimy jakimś długopisem czy czymś, to jest dla nas naturalne, tak? I on rzeczywiście to wykorzystuje też grając. Też jest taki... mówi się o Bradzie, że on często je w scenach, jak gra, i u nas też jadł orzeszki, więc to było super śmieszne. To było piękne doświadczenie dla mnie. Piękne doświadczenie i na pewno niezapomniane i coś, co jest dla mnie bardzo wyjątkowe. To chciałem jeszcze, Karina, o tobie porozmawiać. Czy z punktu widzenia takiego planu, po pierwsze o to, jak dużego kopa daje do w ogóle występ w takim filmie, bo jest takie poczucie, że jak się wystąpi w tak wielkiej produkcji, gdy można siebie zobaczyć, chociażby u boku takich aktorów, no to pewnie ma się ochotę grać później kolejne wielkie rzeczy. Natomiast czy z twojego punktu widzenia większym osiągnięciem jest odegranie skromnej roli, ale w tak ważnym filmie, o którym mówi cały świat i będzie teraz mówił dalej cały świat, czy... Wiem, że to może być trudny wybór, dla mnie on nieoczywisty. Czy główna rola w jakimś polskim filmie? Byś musiała wybrać. Nie umiem wybrać, bo i to jest ważne dla mnie. I to nie chodzi tylko o to, że to jest rola z taką obsadą i u tego wielkiego oscarowego reżysera. Czy to jest główna rola w polskim filmie? Wydaje mi się, że ja już to ostatnio też powiedziałam, że ja jako aktorka chcę grać w ogóle, chcę grać i to jest dla mnie najważniejsze. Bycie na planie jest dla mnie najważniejsze. To, czy ja zagram główną rolę w Polsce, czy zagram epizod w Czechach, czy małą rulkę w Stanach, nie ma to dla mnie znaczenia. Po prostu bycie na planie to jest życie aktora i to jest cudowne, to jest najpiękniejsze uczucie w ogóle w tym zawodzie, więc... Nie umiem tego wybrać, bo dla mnie to są dokładnie te same rzeczy. Gdybym stanęła w głównej roli w polskim filmie na planie, bym była tak samo szczęśliwa, jak stoję na planie amerykańskim. I odwrotnie. Więc nie mogę wybrać. Myślę, że obydwie te rzeczy mnie cieszą. Dla mnie największym sukcesem jakby w tej całej sytuacji jest to, że ja miałam szansę zagrać u boku aktora, który jest... ikoną, jest ikoną
i to jest dla mnie największe doświadczenie. Nie to, że gram w tak wielkiej produkcji, nie to, że to jest jakaś tam maleńka rulka, tylko to, że to jest moje własne doświadczenie. Mój jakiś wewnętrzny sukces. Ja jestem jakby sama z siebie dumna, że Brad Pitt zgodził się na to, żebym ja zagrała z nim scenę i to jest piękne. Karolina, to była wielka przyjemność i wielki zaszczyt móc poznać cię osobiście i porozmawiać pewnie na temat i twoich doświadczeń związanych z tym filmem, ale też na temat samego filmu i w ogóle magii kina, byśmy mogli pewnie jeszcze godzinę albo dwie godziny porozmawiać, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tej rozmowy wrócimy, także mam nadzieję, że także przy okazji kolejnych takich ról. Karolina Szymczak była z nami, bardzo ci dziękuję, Karolina, serdecznie. Za rozmowę, dobrego dnia, miłego pobytu w Polsce, od niedawna jesteś. Tak, jestem od 7 dni, jeszcze jestem taka śpiąca, natomiast chcę Państwa jeszcze serdecznie film zaprosić Babylon. Koniecznie. Ten film Babylon. Życzę Państwu szalonego, udanego, intensywnego seansu. Bardzo dziękuję.